W pewnej wiosce znajdowała się ogromna świątynia Buddy. Mieszkał tam słynny nauczyciel buddyjski. Jeden z jego uczniów zwykł dużo mówić. Gdziekolwiek się nie znajdował, cały czas mówił. Kiedy szedł zbierać datki, z każdego domu przynosił nową historię i opowiadał ją innym. O jednych mówił źle, drugich obgadywał za plecami, by wypaść dobrze przed innymi. Zwykł chwalić siebie i zawsze starał się udowodnić, że jest najinteligentniejszy i najlepszy. Na zebraniach z nauczycielem uważał się za innego i lepszego od innych uczniów. Powiedział: gdybym chciał, mógłbym żyć wygodnie i otaczać się luksusem, ale zostawiłem to wszystko i przybyłem tutaj. Muszę odkryć prawdę, żeby poznać siebie i poznać życie. To temu moje poświęcenie jest większe niż wasze. Pewnego dnia mistrz wezwał wszystkich uczniów i powiedział, że wszyscy muszą podjąć jakieś postanowienie na następny miesiąc. To wzmocni waszą siłę determinacji i zaszczepi w was moc, mówił dalej mistrz. Każdy z was może podjąć dowolne postanowienie zgodnie ze swoimi możliwościami, a jeśli któryś z was je złamie przed upływem miesiąca, powróci do swojej starej rutyny. Wszyscy uczniowie podjęli duże lub małe postanowienia, zgodnie ze swoją mocą i odeszli po powiedzeniu o nich mistrzowi. Ten jednak uczeń, który pokazywał się jako inny i lepszy, poszedł bezpośrednio do chaty mistrza i powiedział, że nie chce podejmować żadnego małego postanowienia. Zwrócił się do mistrza. Chcę podjąć wielkie, potężne postanowienie, by być taki jak ty. Powiedz mi, jakie postanowienie powinienem podjąć. Słysząc to, mistrz uśmiechnął się i zapytał: czy będziesz w stanie spełnić postanowienie dane przeze mnie? Czy będzie możliwe, byś je ukończył? Prawdopodobnie nie dasz rady. Nie będziesz w stanie go ukończyć, więc sam wybierzesz swoje postanowienie. Uczeń sprzeciwił się i powiedział: jakiekolwiek postanowienie mi dasz, na pewno je spełnię. Na pewno je spełnię, mistrzu. Mistrz rzekł: w porządku. Więc będziesz milczał. Przez następny miesiąc nie wydobędziesz nawet słowa z ust. To jest twoje postanowienie. To jest bardzo proste, powiedział uczeń. Milczeć przez miesiąc. Daj mi jakieś wielkie postanowienie, które jest warte moich możliwości i z którego spełnieniem miałbym problem. Mistrz rzekł: najpierw spełnij to postanowienie i pokaż mi, że dasz radę. Uczeń posłuchał mistrza i w tym samym czasie zamilkł. Odwrócił się i wyszedł z chaty. Odkrył, że o wiele łatwiej jest milczeć. Spędził jeden dzień w ciszy, ale od drugiego dnia ciężar niemówienia zaczął wzrastać w jego umyśle. Trzeciego dnia zaczął odczuwać ciężkość, a czwartego dnia dziwny niepokój. Ponieważ wszyscy uczniowie rozmawiali ze sobą, on również chciał przedstawić przed nimi swoją stronę. Chciał mówić, ale jego postanowienie go powstrzymywało, więc zwykł jedynie poruszać ustami i oczami przez cały dzień. W ten sposób minęło jeszcze kilka dni i uczeń zachorował. Jego głowa eksplodowała. Nie miał ochoty jeść ani pić. Chciał tylko mówić. Udał się do mistrza, usiadł przed nim i dał mu kartkę, na której napisał: chcę mówić. Nie mogę oddychać bez mówienia. Dostaję zadyszki. W środku dosłownie szaleję. Co powinienem zrobić? Czy powinienem złamać moje postanowienie? Mistrz uśmiechnął się po przeczytaniu tego i powiedział: postanowienia są przeznaczone po to, by je łamać. Ale ten, kto spełnia swoje postanowienie, zwiększa swoją wewnętrzną siłę. A ten, kto zwiększa swoją wewnętrzną siłę, wzrasta i jest na ścieżce przebudzenia. Podjęcie postanowienia było w twoich rękach i złamanie go również jest w twoich rękach. Wielu twoich braci złamało swoje postanowienia i wróciło do starej rutyny. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, możesz również zrobić to, co oni i wrócić do rutyny. Pamiętaj jednak, jeśli nie jesteś w stanie poradzić sobie z tym małym postanowieniem dzisiaj, to jak będziesz w stanie radzić sobie z resztą swojego życia? Reszta decyzji jest całkowicie w twoich rękach. Ta mowa mistrza zraniła serce ucznia, który wrócił bez słowa i zamknął się w swojej chacie. Zwykł wychodzić tylko po to, by wykonać niezbędne prace, a resztę czasu spędzał w chacie. Minęło 15 dni i do tej pory prawie wszyscy uczniowie złamali swoje postanowienia. Jego postanowienie jednak nadal trwało. Po jego podjęciu do tej pory nie wypowiedział ani jednego słowa. Jego koledzy byli zaskoczeni. Jak osoba, która tak dużo mówiła, mogła nagle przez 15 dni milczeć. Uczeń ponownie udał się do swego mistrza i podał mu kartkę, na której napisał: z zewnątrz jestem cichy, ale wewnątrz mnie jest wiele głosów. Wiele marudzenia i narzekania.
Wewnątrz mój umysł ciągle zadaje mi wszelkiego rodzaju pytania. Im bardziej jestem cichy z zewnątrz, tym bardziej hałaśliwy jestem wewnątrz siebie. Czy w ten sposób moje postanowienie nadal trwa? Mistrz rzekł: tak, twoje postanowienie trwa, ale tak długo jak głosy ludzi będą wpadać do twych uszu, twój umysł wciąż będzie mówił. Ponieważ ma on zwyczaj mówienia, możesz być cichy na zewnątrz, ale by przestać mówić w środku, musisz oddalić się od tych głosów z zewnątrz. Uczeń pożegnał mistrza i odszedł. Następnego dnia rano opuścił swoją chatę i udał się w kierunku lasu. Minęło wiele dni i czas postanowienia również się zakończył, ale uczeń nie wrócił. Wszyscy obawiali się, że jakieś dzikie zwierzę mogło go zjeść. W międzyczasie podjęto wiele wysiłków, aby go znaleźć, ale nigdzie go nie było. Wszyscy uczniowie założyli, że dzikie zwierzęta zrobiły z niego swoją ofiarę, ale mistrz myślał inaczej. Pewnego dnia inny uczeń przyszedł do mistrza i zapytał: co stało się z tym naszym gadatliwym bratem? Czy zwierzę go zabiło? Mistrz rzekł: zwierzęta mogły zrobić z niego swoją ofiarę, ale może być inny powód tego, że nie wrócił. Być może dostał to, po co poszedł. Wtedy uczeń zapytał mistrza: czy to takie szkodliwe mówić za dużo? Mistrz rzekł: jednym z wielu nieszczęść w życiu człowieka jest to, że nigdy nie może milczeć. Zawsze coś mówi. Ponad połowa naszych nieszczęść powstaje właśnie z powodu naszego mówienia. Powód większości kłótni w naszym życiu jest taki, że nie umiemy milczeć. Powodem większości kłótni w rodzinie jest nasze bezsensowne mówienie. Nikt z nas nie chce milczeć. Cokolwiek jest w naszym umyśle, chcemy to wyjąć i włożyć do umysłu drugiego człowieka. Chcemy sprawić, by zrozumiał, że ty się mylisz, a ja mam rację. W tej ignorancji tracimy nasz czas, nasze zrozumienie oraz najważniejsze i najcenniejsze chwile, które można przeżyć, które można doświadczyć, którymi można się cieszyć. A co otrzymujemy w zamian? Nic. Wszystko staje się daremne i zmarnowane. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę z tego, co straciliśmy w tym szaleństwie. Tak jak inni ludzie nie wiedzą o swoim przybyciu, tak samo nie wiedzą o swoim odejściu. Uczeń zapytał: więc jakie jest rozwiązanie? Jedyny sposób to obserwować swoje myśli z pełną świadomością, powiedział mistrz. Kontemplowanie wszystkich problemów mentalnych poprzez pozostawanie w teraźniejszości. Wykonywanie swojej pracy z pełną świadomością. To przynosi rezultaty, to przynosi cudowne zmiany w życiu. Po tym, jak uczeń otrzymał odpowiedzi na swoje pytania, pokłonił się mistrzowi i odszedł. Minęły 3 miesiące, odkąd gadatliwy uczeń opuścił swą chatę. Nie było o nim żadnych wieści. Do tej pory wszyscy bracia porzucili nadzieję na jego powrót. Pewnego dnia jednak uczeń powrócił. Zaskoczenie i szczęście wszystkich nie znało granic. Teraz jednak nie był tą osobą, którą był, kiedy stąd odchodził. Wrócił jako ktoś inny. Cudowna zmiana mogła być w nim odczuwalna. Na jego twarzy był niesamowity spokój, a w jego oczach można było dostrzec pełnię życia. Gdy tylko przybył z powrotem, wszyscy bracia otoczyli go ze wszystkich stron i zaczęli z nim rozmawiać. On również zaczął rozmawiać ze swoimi braćmi. Każdy, kto z nim rozmawiał, czuł, że nie jest on już tak niecierpliwy i gadatliwy jak wcześniej. Każde słowo wychodziło z jego ust bardzo czysto i płynnie. Po rozmowie ze swoimi braćmi uczeń udał się prosto do mistrza. Odnalazł go i zwrócił się do niego: czy nadal milczę? Czy moje postanowienie nadal trwa? Mistrz spojrzał w oczy ucznia i jeszcze przez chwilę patrzył się w nie bardzo uważnie. Nagle powiedział: tak, nadal milczysz. Ani jedno słowo nie wychodzi z twoich ust, a twoje postanowienie nadal trwa. Uczeń powiedział: kiedy opuściłem chatę, milczałem ustami, ale wewnątrz mnie było wiele głosów. W moim umyśle było wiele pytań, które nie przestawały się pojawiać. Poszedłem więc do lasu, mając nadzieję, że tam znajdę spokój i paplanina mojego umysłu ustąpi. Ale im bardziej zagłębiałem się w samotność, tym głośniejszy stawał się ten głos wewnątrz mnie. Zacząłem go wyraźnie słyszeć. Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, co robiłem źle. Kiedy mówiłem złe rzeczy mojej rodzinie, przyjaciołom i braciom. Mistrzu, w tym czasie zwykłem czuć, że mówię dobrze. Nawet wtedy, gdy obmawiałem i wyśmiewałem moich braci. Czułem, że jestem lepszy od nich, ale tego dnia po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, przez jak długi czas źle czyniłem. Przez tamten czas wszystkie te głosy krążyły we mnie, ale pewnego dnia zamilkły. Teraz stałem się cichy od wewnątrz.
Również w tym gęstym lesie, w którym byłem, nie było nikogo, kto mówiłby mi coś z zewnątrz i wtedy nie było żadnego dźwięku wewnątrz mnie. Wtedy zrozumiałem prawdziwe znaczenie ciszy. Po raz pierwszy tego dnia wokół mnie panował spokój. Wokół mnie cały czas były dźwięki, które pojawiały się wcześniej, ale wcześniej nie mogłem ich usłyszeć. Teraz słyszałem je wszystkie bardzo wyraźnie. Dźwięk wiejącego wiatru, dźwięk ćwierkania ptaków i płynącej wody. Słyszałem wszystkie te głosy po raz pierwszy z pełną świadomością. Nigdy wcześniej nie czułem wokół siebie tyle spokoju. Aby to zakłócić, po raz pierwszy wyjąłem z ust jakiekolwiek słowo. Krzyczałem: Boże, czemu wszystko jest takie ciche? Co się stało? Ale nawet po moim krzyku spokój nie został zakłócony. Wszystko było tak spokojne jak przedtem, wewnątrz, jak i na zewnątrz. Rozmawiałem z moimi braćmi, rozmawiałem z Tobą. Mówię, chodzę, obserwuję wszystko, ale w środku jestem zupełnie sam. Jestem w ciszy. Kiedy jestem w tłumie, wciąż jestem sam. Nawet kiedy chcę robić hałas w sobie, wciąż jestem w samotności. Teraz wszystko jest widoczne. Wszystko zaczęło być słyszalne. Mistrz rzekł: tak długo, jak długo mówimy na zewnątrz, w środku będzie niepokój. Ale w dniu, w którym zwrócimy się do wewnątrz, cokolwiek wyjdzie z naszych ust, pozostaniemy spokojni. Większość zła na świecie wynika z naszego mówienia. Ponieważ nie chcemy milczeć, mówimy więcej niż potrzebujemy. Nie chcemy słuchać osoby przed nami. Chcemy raczej powstrzymać ją przed mówieniem. Chcemy sprawić, by zrozumiała, kim jestem i co robię. I to staje się celem naszego życia. Cała nasza energia idzie na marne w mówieniu na próżno. W takim społeczeństwie życie ludzi wypełnione jest smutkiem. Tacy ludzie zawsze są zaangażowani w mówienie. Nigdy nie chcą siebie nawzajem słuchać, nigdy nie chcą zrozumieć i nigdy nie nauczyli się milczeć, ponieważ bycie cichym sprawia, że czują się mali. Powodem wszystkich bitew na świecie jest nasze mówienie, więc powinniśmy mówić tylko wtedy, kiedy to konieczne. Niepotrzebne mówienie jest marnowaniem energii, a to nigdy nie pozwala nam cofnąć się do wewnątrz, ponieważ ciągle mówimy. Jeśli chcesz zwrócić się ku swojemu wewnętrznemu światu, usta muszą być zamknięte. To temu wszyscy buddyści, którzy stali się oświeceni, biegli w kierunku samotności. Wszyscy oni pozostali w samotności i pozostali spokojni. Nawet żyjąc w dzisiejszym świecie, możesz pozostać spokojnym. W tym celu trzeba jednak oszczędzać energię, którą do tej pory marnowało się w swoich bezsensownych słowach. Lekcją tej historii jest to, że mówienie na próżno jest marnowaniem energii. Mówienie zbyt wiele i niepotrzebnie nie pozwala nam wrócić do wewnątrz, ponieważ utrzymuje na zewnątrz naszą uwagę, a ludzie, którzy chcą podróżować do wewnątrz, muszą trzymać usta zamknięte. Udostępnij ten film swoim bliskim oraz rodzinie, jeśli czujesz, że również powinni tego wysłuchać. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku, do której link znajdziesz w opisie tego filmu. Do usłyszenia.